Uroczystości jubileuszowe w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach rozpoczęła pani dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Celina Cymorek, która przywitała wszystkich gości i zaprosiła do wspólnego świętowania. Pani dyrektor przypomniała również, jak to wszystko się zaczęło. 10 lat temu poznawaliśmy się, a po 10 latach ja nadal uważam, że to jest ta sama grupa. Nic się nie zmieniło. Nikt się nie zestarzał, nikt tak naprawdę nie odczuwa upływu czasu, ponieważ ten czas, który spędzają z nami, ze sobą przede wszystkim, to jest czas taki naprawdę dobry dla obu stron. Rzeczywiście dla tych osób czas się zatrzymał. Kim są ci pełni energii seniorzy, którzy bardzo aktywnie włączają się w życie społeczności lokalnej? Seniorzy z Zameczku jest to grupa wspaniałych kobiet, kiedyś i mężczyzn, mamy nadzieję, że znowu do nas dołączą. Od 10 lat spotykamy się, pracujemy, wyjeżdżamy, bawimy się razem, organizują mnóstwo wspaniałych rzeczy. Uczestniczą w jarmarkach, w spotkaniach, organizują bale, wyjazdy, czytają bajki dzieciom w przedszkolu, więc inicjatyw ze strony seniorów jest bardzo dużo. Te inicjatywy dostrzegają również władze gminy, których nie mogło zabraknąć na jubileuszu. Ci seniorzy znani są poza granicami naszej gminy, także województwa. Także super, że są, super, że działają i nam wypada się tylko i wyłącznie z tego cieszyć. Przecież to olbrzymi bagaż doświadczeń, który za sobą seniorzy niosą. Fajnie, że potrafią się tymi doświadczeniami także i podzielić, ale w tym wszystkim to ich funkcjonowanie nie sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby te doświadczenia przekazywać, ale także mają prawo do tego, żeby nadgonić czas. I ten czas nadganiają przede wszystkim na swoich spotkaniach, bez których nie wyobrażają już sobie swojej codzienności. Spotykamy się raz w tygodniu w Leszczynach. Robimy różnego rodzaju rzeczy, na kiermasze, na które sobie zapracowujemy pieniążki, później wyjeżdżamy za te pieniążki na wycieczki. Jest po prostu bardzo wesoło, nie jesteśmy odizolowane, tylko w grupie jesteśmy, jedna drugiej coś doradzi, coś pomoże. Jest po prostu całkiem inaczej niż samemu w domu. Po prostu człowiek się nie czuje odizolowany, osamotniony, zawsze jest wesoło, zawsze jedna drugiej coś powie, zawsze się uśmiechniemy, zawsze poda pomocną dłoń, także to jest rewelacja. Rewelacyjnie było również podczas jubileuszu, który obfitował wiele występów artystycznych. Dziesięciolatki z grupy seniorów zapowiedzieli również, że mają wiele pomysłów na przyszłość, które chcieliby zrealizować. A my gratulujemy jubileuszu i życzymy kolejnej tak wspaniałej dekady.